Serdecznie Państwa witam na konferencji Uniwersytet Wrocławski Lewin Wolta, a nie Wrocławka. Bardzo się cieszę z Państwa obecności, tym bardziej, że przede wszystkim widzę naszych studentów, młode osoby. Na wstępie chciałabym najserdeczniej powitać naszych gości, pana profesora Marka Rybajczaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i pana profesora Krzysztofa Leja z Politechniki Gdańskiej. Bardzo dziękujemy panu za przyjęcie nasze zaproszenie. Mam nadzieję, właściwie jestem pewna, że dyskusja, jakie otworzą referaty na temat możliwości rozwoju współczesnej uczelni, będą dla nas inspirujące. No i niewątpliwie otworzą, mam nadzieję, cykl debat na Uniwersytecie Wrocławskim dotyczący możliwości rozwoju naszego uniwersytetu. Z dumą witam pana rektora, jego magnificencję, pana profesora Roberta Okiewicza. Z tego miejsca bardzo dziękuję panu profesorowi za zainteresowanie formatem dyskusji, za objęcie opieką i wsparciem naszej konferencji. Było to jako świadectwo, że kontrolowany sceptycyzm jest siłą i niewątpliwie dyskusja, debata nad naszym uniwersytetem może stać się kamieniem węgielnym w naszym rozwoju. Serdecznie witam przedstawicieli mojego wydziału macierzystego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych i Instytutu Historycznego. Szanowni Państwo, to właśnie ten instytut wziął na siebie trud administracyjnej obsługi konferencji i okazał nam duże wsparcie. Wreszcie cieszę się, że pośród nas są już pierwsi paneliści. Serdecznie witam pana przewodniczącego samorządu doktorantów, pana Krzysztofa Garniczarka. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo cieszę się, że usłyszymy ten głos doktorantów. No i wreszcie w ostatnich słowach chciałabym powitać członków Stowarzyszenia Jesteśmy Uniwersytetem, bo to z inicjatywy tego stowarzyszenia wyszedł pomysł organizacji konferencji, a zwłaszcza współorganizatora i pomysłodawcę pana doktora Piotra Wojtulka. Szanowni Państwo, głęboko wierzę w to, że taki format dyskusji, namysł nad nami samymi, próba diagnozy naszych możliwości, naszego potencjału, nawet też ewentualnych pułapek, jakie na nas czyhają, może stać się elementem, zaczynem do naszego rozwoju. Osią naszej dzisiejszej rozmowy będą dwa elementy. Umiędzynarodowienie i Uniwersytet Przedsiębiorczy. A więc także pochylimy się nad tymi kontaktami z otoczeniem zewnętrznym. Jak sądzę, z głębokim przekonaniem, że nie tylko możemy reagować na potrzeby tego otoczenia zewnętrznego, ale także próbować je kształtować. W ostatnich słowach chciałabym życzyć Państwu bardzo udanych obrad, samych inspirujących wrażeń, samych dobrych wrażeń i mam nadzieję, że w coraz większym gronie będziemy spotykać się na kolejnych debatach wśród pracowników i naukowych, i administracyjnych, bibliotekarzy, studentów, doktorantów, bo to my wszyscy jesteśmy uniwersytetem. Dziękuję Państwu. Również tutaj dziękuję. Przywitała Państwa pani prezes stowarzyszenia, profesor Dagmara Adamska. Chciałbym teraz poprosić prezes, która wzięła na siebie ogromny trud organizacji tej konferencji, o której otwarcie chciałbym poprosić jego magnificencję rektora, pana profesora Roberta Lukiewicza. Szanowni Państwo, drodzy doktoranci, drodzy studenci, jest mi niezmiernie miło, że mogę otworzyć tak nietypową konferencję. Nie jest to konferencja zorganizowana przez Wydział, nie jest to konferencja zorganizowana przez Instytut, nie jest to konferencja zorganizowana przez określoną grupę badawczą, która chce dyskutować o problemach specyficznych dla danej tematyki badawczej.
Jest to konferencja zorganizowana przez środowisko nasze akademickie i dlatego wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa formuła, którą zdecydowałem się trochę poprzeć. Również tematyka konferencji nie jest typowo naukowa, jest bardziej skierowana na poprowadzenie dyskusji. Uniwersytet Wrocławski, ile w nim Humboldta, ile w nim Clarka, jak rozumiem, ideą Humboldta, tworzenia Uniwersytetu Humboldtskiego, była jedność nauki i kształcenia. Natomiast Clark bardzo mocno podkreślał, że uniwersytet powinien pełnić funkcję użyteczną, czyli powinien być raczej takim miejscem, z którego wypływają kadry, które potem mogą pomóc w rozwoju gospodarczym, w rozwoju społecznym. Myślę, że ta tematyka jest bardzo ważna, jeśli popatrzymy na kryteria ewaluacji, która właśnie się dokonała, no i jeszcze trwają odwołania. Zgodnie z obietnicą ministerstwa do końca tego roku odwołania będą rozpatrzone. A dlaczego? Dlatego, że mamy tam trzy typy kryteriów. Pierwsze to jest ściśle związane z publikacjami naukowymi, drugie jest związane z projektami badawczymi, ale jest też trzecie kryterium mówiące o misji społecznej uniwersytetu, czyli o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. I z sygnałów, które docierają do nas z ministerstwa, wynika, że to kryterium trzecie będzie zyskiwało na znaczeniu. Dlatego też popatrzenie właśnie na to, nie tylko na jak to ma być na Uniwersytecie Wrocławskim, ale może szerzej, jak uniwersytety polskie powinny przygotować się do tego, żeby jak najlepiej spełniać te trzy kryteria, wydaje mi się bardzo ważne. Proszę Państwa, wydaje mi się, że tu są dużo lepsi specjaliści na ten temat, który tylko tu w kilku zdaniach poruszyłem. Także ja już nie będę zabierał Państwu więcej czasu. Chciałbym tylko jeszcze na koniec złożyć gorące podziękowania, a przede wszystkim naszym wykładowcom, którzy zechcieli przybyć do nas do Wrocławia, panu profesorowi Lei i panu profesorowi Ratajczakowi, oraz chciałbym również podziękować inicjatorom tej konferencji i organizatorom tej konferencji. Wydaje mi się, że jest to idea, która powinna zyskać na popularności i jestem przekonany, że już następne spotkania będą się odbywały przy dużo większej publiczności. Bardzo dziękuję, życzę owocnych dyskusji, inspirujących idei i bardzo proszę, oddaję głos panu doktorowi. Dziękuję bardzo. Pan rektor wygłosił do nas słowo wstępne, za które bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo cieszymy się z obecności wszystkich Państwa tutaj, gości. Cieszymy się także ze studentów, którzy przyszli. Mamy nadzieję, że to też będzie w jakiś sposób kształtowała Państwa wiedzę na temat tego, czym jest Uniwersytet jako instytucja.